Pożary sadzy w kominie. Najczęstsze przypadki pożaru sadzy w kominie mają miejsce w okresie jesienno-zimowym, a jest to spowodowane sytuacją, w której urządzenia grzewcze pracują przez wiele godzin bez żadnego nadzoru. Dlatego też bezpośredniej przyczyny pożarów sadzy w kominie należy upatrywać w zaniedbaniach, za które odpowiadają właściciele lub zarządcy budynków. Zaniedbania te dotyczą przede wszystkim kwestii regularnego czyszczenia przewodów dymowych oraz spalinowych. Pośrednio natomiast do pożaru sadzy w kominie przyczynia się także niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych, czyli wrzucanie do pieca materiałów o złożonym składzie chemicznym, którymi są np. śmieci, tworzywa sztuczne. Należy zaznaczyć, iż niewskazane jest ich palenie nie tylko ze względów ekologicznych. Przede wszystkim wytwarzają one podczas spalania wiele sadzy, która osiada na wewnętrznych ściankach komina i niewyczyszczona stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia domowników. Konsekwencje pożaru sadzy w kominie mogą być bardzo groźne w skutkach, gdyż bardzo często wiążą się z zagrożeniem życia, zdrowia, bezpieczeństwa, a także gromadzonego przez całe życie majątku. Właśnie dlatego w żadnym przypadku nie można lekceważyć obowiązku przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych. Przewody dymowe oraz spalinowe budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego właściciel budynku może czyścić samodzielnie, minimum raz w roku. W Polsce obowiązek ten uregulowany jest prawnie. Pożarowi sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany gwałtowną reakcją spalania w przewodzie kominowym. W niektórych przypadkach może dojść do wydobywania się z komina płomieni ognia, strzelania z niego iskier ognia oraz wydobywania się gęstego, ciemnego dymu. Ponadto wysoka temperatura towarzysząca pożarowi sadzy w kominie doprowadza często do rozszczelnienia komina, co w konsekwencji może spowodować dalsze zapalenie się poddasza oraz pomieszczeń przylegających do przewodów spalinowo-dymowych. Poprzez uszkodzenie komina może dojść nawet do rozprzestrzenienia się ognia na cały budynek. Ponadto pęknięty komin stwarza także bardzo groźne niebezpieczeństwo zaczadzenia mieszkańców budynku. Warto zwrócić uwagę, że temperatura w przewodzie kominowym wynosi około 300-400 stopni Celsjusza, natomiast w przypadku pożaru sadzy dochodzi nawet do 1000 stopni Celsjusza. Dlatego też tak ważne jest zachowanie odpowiednich środków ostrożności w gospodarstwie domowym. Ważną, zalecaną czynnością jest na przykład odsunięcie mebli przylegających bezpośrednio do ścian, przez które przebiega rozgrzany przewód kominowy. Niestety, bardzo częstą przyczyną pożarów budynków są niewłaściwie wykonane stropy lub konstrukcje dachu, gdzie elementy drewniane przylegają do przewodów kominowych. Właściwe zachowanie w przypadku zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym zwykłego obywatela użytkownika. W przypadku sytuacji zapalenia się sadzy w kominie każdy, kto jest świadkiem takiego zdarzenia, powinien postępować w określony sposób. Po pierwsze, powinien zaalarmować, powiadomić o tym zdarzeniu straż pożarną oraz wygasić palenisko, jednak nie używając do tego celu wody. Po drugie, należy pamiętać o zamknięciu dopływu powietrza do pieca zarówno od dołu, jak i od góry. Następnie należy dozorować, czy nie występują pęknięcia na całej długości przewodu kominowego. W żadnym przypadku nie można do palącego się komina wlewać wody. Z 1 litra wody powstaje aż 1700 litrów pary, co może doprowadzić do popękania przewodu kominowego, a nawet jego rozerwania. Zawsze po pożarze sadzy w kominie należy bezwzględnie wezwać kominiarza, gdyż koniecznie powinien dokonać wyczyszczenia przewodów i ocenić ich stan techniczny. Należy pamiętać, iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego, a także bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla, czad. Sposoby gaszenia pożaru sadzy w kominie. Gaszenia sadzy w kominie może podjąć się wyłącznie osoba dorosła. Najlepszym sposobem gaszenia palącej się sadzy w kominie jest wsypanie do jego wylotu soli kuchennej. W przypadku jej braku można wykorzystać w tym celu piasek. Nie jest to jednak najskuteczniejsza metoda i w sytuacji, kiedy ten sposób zawiedzie, należy jak najszybciej użyć gaśnicy proszkowej. W tej sytuacji prąd proszku należy podawać w wyczystkę na dole, najczęściej przy piecu. Należy również pamiętać o zamknięciu wylotu przewodu kominowego, gdyż w przeciwnym przypadku
Proszek wydostanie się na zewnątrz komina, co zdecydowanie obniży efekt gaśniczy. Umiejętność zachowania w sytuacji zapalenia sadzy w kominie jest niezwykle istotna. Najważniejsze jednak, aby zapamiętać, że przede wszystkim powinno się podjąć wszelkie możliwe sposoby zapobiegawcze, niedopuszczające do sytuacji zapalenia sadzy w kominie.